mam flow jak DJ Big Pan i nie zjadam jednym trackiem tych raperów co znam, bo cała moja twórczość przy ich wolnym to bieda. Oni 99% MC zmiażdżą nam z nieba. Prawdopodobnie nie storytelują jak Immortal. Klinka nie jest dziwna, bo technika wypada jak z worka. Ale co, mam się poddać? Chyba rozkmin nie mam gorszy. Daj mi tylko papier i instrumental, włącz mi. Bo technice mowa moja nie jest tu jak Ema. Prawdopodobnie powiem ci tutaj teraz, że nie ściemniam i wiem, że nie dorównam nikomu z ekipy BCC. Sean Price w końcu od lat 7 mistrzem mym. Prawdopodobnie nie Chuck D, nie Flava Flav i Stasz, nie jak u Public Enemy. Audycji w nowojorskim radiu też nie poprowadzą, ale posiedzę 20 lat na scenie i zobaczę. Prawdopodobnie nigdy nie będę tak silny i wysoki, by doskoczyć do kosza sierpowy, mieć jak Rocky raczej, więc nie zobaczysz mnie w NBA czy też w MMA. Nie będę reprezentował tam miasta WWA. I mimo że dostałem się na studia nie najgorsze, to prawdopodobnie nie zostanę naukowcem. Owszem, skończyć nie zaszkodzi, papierek pomoże, ale skończyć za biurkiem? Broń Boże, a widzisz, zeszliśmy przed chwilą na temat religii. W tej kwestii prawdopodobnie nic mnie nigdy nie zadziwi. Dziedzina nie najprostsza, ale każdy ma swój kącik. Ja jednak pozostanę w swoje sprawy wierzącym. Prawdopodobnie ten kawałek za chwilę się skończy. Prawdopodobnie trzy wersy, czas muzykę tu wyłączyć. Chociaż prawdopodobnie przedłużę falę krytyki. Powrócę prawdopodobnie na moment do muzyki. Wracając do muzyki, ucha nie mam gwiazdy rocka. Ta część ciała jest podobna u mnie raczej do Van Gogha. Wielu mówi, chłopie, słuch masz nie najgorszy. Czy przecież nie najgorszy? To trochę za mało, nie wiecie? Prawdopodobnie na scenie wyglądam jak kaleka. Do Jamesa Browna droga jeszcze odlegle daleka. Ciągle za mało patentów na rozbujanie publiki. Nieprzyswajalne wydają mi się owe wybryki. Od drugiego roku życia nie gram na fortepianie. Prawdopodobnie drugim Mozartem nie zostanę. Nie znam nut, nie znam słów, na opisanie co słyszę. Prawdopodobnie Bach powiedziałby, że nie myślę. Patrząc jednak na to, co już wcześniej napisałem, cieszę się niezmiernie z tego, że rap za drogę wybrałem. Może mam jakieś nadzieje, nie wiem. Sam powiedz, w końcu kończysz słuchać ten kawałek teraz, prawdopodobnie.